znaleźliśmy przypadkiem. Ale chcę powiedzieć, że to jest świetna idea. Tam jest jedno z moich dzieci, mam ich więcej. I przyjechaliśmy tu pokazać, że te pyszne jagody to nie są z Biedry czy z innego sklepu, tylko rosną na polu. I że trzeba samemu sobie je zbierać. I że są pyszne. I co mamy odkrycie tutaj, że po jednej stronie smakują inaczej, tu inaczej, a z dołu krzaka trochę inaczej. Więc poza ceną, która też nas tu urzekła, to kolejna jest rzecz, że pokazujemy dziecku, skąd jest, nie? I że może sam zbierać. Więc to taka była idea. To jest praca, zbiór, szacunek też dla owoca, że nie depczemy go, że to kosztuje wszystko. Świetne. Jeszcze jest inna rzecz, że to jest pole i to rośnie na polu. Ktoś to posadził. No i fajnie też zobaczyć właściciela, zobaczyć jego ręce. Zobaczyć, że ma dzieci, że te dzieci też pracują, nie? Bo jakby moje dzieci bez pola, bez niczego nie wiedzą, że to trzeba pomagać, trzeba pracować. I też takim, dla mnie najważniejszy jest szacunek dla tej pracy, dla jedzenia i dla pracy czyjejś, nie? Nie ma za darmo. Nie ma. No i to... Bo ja mogę 1000 zdań powiedzieć, a jeden taki wyjazd dużo zmieni. Przyjdźmy tutaj, młodu i tak. Ja to bym chciał mieć 2 traktory i takie pole i świnie, nie? No i super, tak? To mój mąż mówi, że wiesz, ile to jest pracy? Nieważne, daj mu marzyć, daj mu poczuć to, nie? Więc to tak to. Wybierać, dokonywać, bo my codziennie dokonujemy wyborów, nie? I to, że wybierz, możesz kupić od kogoś, kogo widzisz, a możesz kupić z marketu, bo jadąc też tutaj była dyskusja, czy dany market jest polski, czy dany market nie jest polski. Z tym 9-latkiem. I my mówimy, no nie. A kto więcej zarabia? Ten, co robi to w polu, czy ten market? No market. To dlaczego to robimy? Pytanie zostało bez odpowiedzi, nie? Więc no. Jakby bardzo dobra nauka taka sama idzie, tak? Nie trzeba temu dziecku aż tak dużo tłumaczyć, żeby ono samo dochodziło do swoich takich właściwych wniosków. I by dokonywało potem dobrych wyborów, kiedyś tam na przyszłość, nie? Bo jedzenie to jest takie kupowanie w ogóle jedzenia, czy produkowanie go, to jest wybór codzienny, nie? Dzień w dzień dokonujemy tego wyboru. Co kupić, jakie kupić, dlaczego, nie? A dlaczego na przykład warto kupić coś, co jest droższe, nie? Bo się okaże w sumie potem tańsze. Dla osób, które mają dzieci, wychowujemy je nie słowem, a działaniem, więc skoro działaniem, to róbmy, wejdźmy w pole i to jest świetna okazja, żeby razem i patrzeć na czyjąś pracę, na efekty i patrzeć też na swoją pracę, bo jak je zbieramy, to mamy swoją pracę i potem dzieci uwielbiają, że to jest ten dżem, który ja zebrałem. Tak, to jest właśnie to. Smaczne? Tak. Zrobisz jeszcze raz? Tak. I to był nasz cel.